Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Na Kosakowie u kolegi Maćka Wudzika mamy tutaj takie gołębie młode, które wyhodowaliśmy z gołębi rozpłodowych, które mamy tutaj wspólnie. Są to głównie gołębie pochodzące od Rolanda Fitznera, są gołębie pochodzące od Cundika, od Sotora Markusa i są też kilka gołębi od kolegi Jarosława Wrzałki z takim pochodzeniem, że tam i bracia Borgmans, i bracia Pałów, no najróżniejsze takie rasy gołębi. Tutaj mamy akurat 15 gołębi młodych, znaczy jeden jest starszy trochę z 2017 roku, akurat nam się został. I a reszta jest, reszta jest tegoroczna, dosłownie... to są takie naprawdę jedne już z ostatnich gołębi, które się będą nadawały do lotu. To są piękne gołąbki. To jest ten, bo ten mamy takiego samego, mamy z 2017 roku. Tak, jednego. To są dwa z gniazda i jeden starszy. No tutaj zobaczmy. Piękne gołębie. No mówię, są to ostatnie już takie gołębie, które się będą nadawały jeszcze bardzo fajnie do lotów. Myślę, że kto je nabędzie, będzie miał z nich naprawdę pożytek. No. Także tutaj zachęcamy do zainteresowania się tymi gołębiami. One są, widzimy tutaj praktycznie same, tylko nakrapiane, niebieskie. Są to takie szali troszeczkę. Nie mamy akurat żadnego, ale mamy, tutaj jest dwóch gołębi. Pięknie. Chyba jest ojcem jest gołąb oryginalny DV7259, to jest Hulberta Borkera, a do pary jest do niego dołożona samica no płowa taka, płowa, ale tak. Wychodzi gołąb akurat chyba nakrapiany, z tego co pamiętam. Tak. Nakrapiany. Dobrze. I to jest chyba, nie wiem, zobaczymy. Te gołębie, które mamy teraz, wystawiamy je na dość krótki czas, żeby sobie hodowcy mogli właśnie je szybko, że tak powiem, oblatać jeszcze u siebie i zasiedlić gołębie. Z nimi to nie będzie kłopotu na pewno. Tak. Także na razie dziękuję, a zachęcamy do zainteresowania się tymi gołębiami. Okay.